Jeśli chodzi o wybory na prezydenta Jaruzelskiego, no ja głosowałem przeciwko, ale z pełnym uznaniem przyjmuję pewnego rodzaju poświęcenie się tych ludzi, którzy głosowali za nim, żeby on tam przeszedł tym jednym głosem, o ile się nie mylę, Wielowiejski i Stelmachowski głosowali za, żeby to jakoś przeszło. Trzeba wziąć pod uwagę, że to były pewne umowy, porozumienia, no sytuacja była w ogóle taka, jak była, no to w tej chwili to łatwo wszystko zmówić. Także ja to w pełni uznaję, że to było ze strony tych, którzy za nim głosowali, a pochodzili z opozycji, było pewnego rodzaju poświęcenie. Ja tego poświęcenia nie zrobiłem. Głosowałem przeciwko Jaruzelskiemu. Natomiast rozumiem, że to było wtedy pewną taką koniecznością. No, są pewne układy, no to teraz jest łatwo powiedzieć, można było tego nie zrobić. No, poza tym z punktu widzenia, wie pani, takiej sprawności tych zmian ustawodawczych, które później nastąpiły, no Jaruzelski po prostu wszystko podpisywał, no więc nie było kłopotu, prawda? No, ten cały plan Balcerowicza bez trudu, prawda, przeszedł i nie było tutaj żadnego oporu ze strony Urzędu Prezydenta, więc tego powstaje problem etyczny, czy problem tego, jak to traktować, ale nie, ja nie miałem. Natomiast, jak wspominam, no, ja uważam, że w Senacie większość tych ludzi była bardzo godna, natomiast na pewno dużym obciążeniem tego Senatu było to, że chyba w Senacie było 60 czy 70 profesorów. Jak pani wie, profesorowie lubią strasznie gadać, no bo to jest ich zawód, muszą mówić, więc to czasami były męczące te posiedzenia, bo było za dużo takiego mówienia. Ale wydaje mi się, że wiele wtedy tych przemówień czy głosów było merytorycznie poprawnych. No, w każdym razie w znacznej części mówili senatorowie na temat. No, a teraz, jak się tam słucha tych obrad Sejmu, to tak nie zawsze jest. No. Taka jest moja opinia. Każda droga reform strukturalnych jest drogą kosztowną dla społeczeństwa. Ja uważam, że to społeczeństwo poniosło pewne ofiary i pewne koszty, ale stosunkowo nie takie duże, jak nawet się myślało. Natomiast jest rzeczą tragiczną, że ta reforma nie została dokończona i nie jest dokończona do dzisiaj, prawda? To znaczy, mam na myśli reformę finansów publicznych i mam na myśli prywatyzację głównie, bo ciągle jeszcze, prawda, ta gospodarka nie jest w pełni sprywatyzowana. No i oczywiście z tym się wiążą najrozmaitsze uboczne sprawy, które ciągle nas obciążają. A w gruncie rzeczy uzyskaliśmy to, co było wtedy najważniejsze, to znaczy przejście z gospodarki pozarynkowej na gospodarkę rynkową, i to było pierwsze przejście w dziejach świata pełne tego rodzaju, prawda? Z czegoś, gdzie nie było ekonomii, na coś, gdzie jest, prawda, rachunek kosztów i gdzie cena reguluje rynek, no prawda, i popyt i podaż. Więc to było niesamowite przejście, i wydaje mi się ponadto, że te pakiety ustaw, które otrzymywaliśmy, do których się pewne poprawki wprowadzało naturalnie, były przygotowane fachowo. To nie były buble. To nie były buble. Natomiast było mnóstwo
ustaw, które widzieliśmy, że są wadliwe, ale w danych warunkach nie można było nic innego zrobić. No, prawda? Ja pamiętam, jak referowałem ustawę istotną bardzo o ochronie konkurencji, bo to jest jedna z podstawowych, gdzie miałem takie poczucie, no powiedzmy, pewnego no zupełnie niesamowitego zbiegu okoliczności. Mianowicie referowałem tę ustawę dosłownie w setną rocznicę aktu Shermana. To jest ustawy o ochronie konkurencji w Stanach Zjednoczonych. I myśmy tę ustawę przeprowadzali równe 100 lat później, prawda? No jak tam cytowałem, w jakich kierunkach nowelizacje, poprawki w ustawie amerykańskiej były prowadzone, to mówiłem, no oczywiście tutaj będzie mnóstwo zmian, jest mnóstwo tego. Podobnie jeśli chodzi o te wszystkie ustawy prywatyzacyjne. Gdybym powiedział, co w tej prywatyzacji się nie udało, to się nie udało reprywatyzacja.